Yo, siemanko, z tej strony Okoniec TV. Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale z magicznych przygód. Przed chwilą mieliśmy nagrać właśnie te magiczne przygody, ale przerosiło to się w kłótnie, ale widzieliście ten wczorajszy film. Moi drodzy, ze mną jest dzisiaj Jadżen. I Mrok. Siema. Możecie podać na ich kanale, Mrok to jest 023 Jadżen. I Instagram mój, Adrian Okoniecki i Jadżen, a jak? Co? Jaki masz Instagram, Jadżen? Nie mam Instagramu. Creeper 6023 chyba. No i dlaczego bierzesz źle pateki? No bo i tak odinstalowałem Instagram. Dobra, spokojnie. Dzisiaj obiekt w górę to będzie kolejny film, a dzisiaj będziemy się teleportować. Idziemy do lasu, bo tak leje, no. Idziemy ścieżką, wiecie, się przejść po prostu, może przestaje padać. No, i zobaczymy. Mam nadzieję, że nigdzie już nas nie będzie teleportować, bo w ostatnim odcinku odnaleźliśmy Jenna, a teraz... Słyszeliście to? Co? Te krzaki. No, coś krzaki tak uderzyło. No i co, pewnie... Aha. Czekajcie, moi drodzy, bo tutaj zamazałem. Pewnie wiewiórka. Dobra. No właśnie, nawet do mraku. Ej, coś tam jest chyba. Czekajcie. Czekajcie, moi drodzy, tam coś było, ale my cały czas idziemy. Tam coś, nie wiem, się ruszało. Ale my już długo idziemy, czekajcie. Gdzie my jesteśmy? Bo nie kojarzę tego miejsca, i tutaj jeszcze bardziej pada. Niż we opalnicy. Czekaj, bo... I co to za dom w ogóle tam jest? A czemu... Czekaj, sprawdzę. Sprawdź może, Mrok. Nie, co są szanse. Co? Jakim prawem my przeszliśmy w jakiś... 20 sekund do tego samego lasu na Ameryce Południowej. Czekajcie. Czyli jesteśmy teraz w tym samym lesie, co we w pierwszej części? No. Ale w sumie nie jest aż tak źle, bo... Ja pierdniczę. Nie jest aż tak źle, bo... I są tam ci ludzie. Co? Bo to były ludzie, nie? Były ludzie. I know. I know, tak. Czekajcie, zobaczcie jak pada. Słuchajcie to. To jest Ameryka Południowa. Takie są rejony w Ameryce Południowej. Dobra, ale my przynajmniej znamy ten las jakoś, więc możemy tam przejść, nie? Dobra, idziemy dalej przed Dobra. Siebie. Dobra, idziemy przed siebie. No, taką trochę tego... Nie, taką... coś się rusza w tych krzakach. Bo za chwilę jakby, kurde, coś tam przeszło. Opalnicy się ruszało tutaj też. Nie wiem, czy to się z nami tepło. Ej, ktoś tam jest? Jadżem, weź nie bejtuj, chyba nie... Ej, czekajcie. Czekajcie, poczekajcie. Ktoś tam był. Czekajcie, proszę, idziemy tam. Czekajcie. Widzicie, tam jest ten słup, co był w pierwszej części. Jesteśmy w tym samym lesie w Ameryce Południowej. Co jest? Ja się boję. Ja też się, ale my teraz nie żartujemy, teraz serio się boimy. Co jest? Ej, ktoś chyba rzuca patykami? No. Właśnie, to jest chore, nie? Nie, to jest odgłos, jakby coś się poruszało chyba. No. A może coś jak porusza się, to tak jakby przesuwa patyki i to jest taki odgłos. Możliwe. Ej, dawaj coś rzucamy do tego czegoś tam. Nie wiem. Ej, czy coś tam nie było? Ej, ktoś tam się rusza. Czekaj, gdzie ci go? Ty. Jadrze ma patyk, jakby co? No i czemu ty rzucasz do tych cybów? Jak... Ej... To są kanibale? I nas zjadą? Nie... Ameryce... Ktoś tam jest, właśnie widać. Musimy się tepnąć, moi drodzy. Tepamy się. Czekajcie, moi drodzy. O, tu jest portal. Wiem, tutaj jest. Moi drodzy, czekał, gdzie się tepniemy. Dobra, ja wskakuję jako pierwszy. Ej, to tam jest!
Serio! A serio teraz mówię! Nie. Gdzie jest ten portal? Chłopi! Ej, a serio chyba ktoś tam był. Co moi drodzy się dzieje? Dobra, tu jest portal chyba. Skakujemy. Rzuć butelkę. Zobaczymy gdzie ci się napisze. Wszyscy skakujemy. Skakujemy. No szybko. Moi drodzy, co się dzieje? Moi drodzy. Teraz pada deszcz. Czekajcie. Ej, ktoś porywa mroka. Jadzen. Czekaj, no gdzie jest mrok? Nie wiem. Ej, gdzie jest mrok? Tak zaczęło chwilę lać. Nie patrzyliśmy na niego przez chwilę. Gdzie on jest? Już uciekł. Ej. Jakaś jaszczurka albo coś, nie wiem. Moi drodzy, chyba straciliśmy mroka. Możliwe, że straciliśmy mroka. Jadą jakieś jeszcze pociągi. Poruszają się. Straciliśmy mrokę, albo ktoś go porwał, albo się tam jakimś portalem magicznie. Moi drodzy, chyba to będzie... Nie wiem co. To nie jest śmieszne, nie? To jest... No nie. Czekajcie. Jadzę, chodź. Musimy to przemyśleć. Jadzen, chodź. Nie. Moi drodzy, poczekajcie. Idźmy lepiej już. Nie. Jeśli mroka... Czekajcie, zobaczcie, co tam się dzieje. Nie. Moi drodzy. Jak mrok zniknął. Albo się dawno do portalu, albo ten typ, który tam przechodził, go porwał, albo coś mu zrobił. Ktoś tam jest. Czekajcie, stop. A może on tylko tak robi? Uciekaliśmy, mroka porwał i teraz czeka na nas. Musimy tam pójść. Zawracamy się, Jadzen. Może skontaktujemy się z mrokiem, moi drodzy. To by było na tyle tego odcinka. Dzisiaj trochę, no mieliśmy nawet fajne. Mieliśmy się bawić, ale mroka porwali. W czwartej części będziemy próbowali szukać mroka, odnaleźć go. Tak jak Jadzen. No niestety, Jadzen. Pionarzen, no niestety. Dobra, trzymajcie się. Nara.